Siemano, lecimy z kolejnym dungeonikiem. Trochę zaspałem, bo kurde nie chciał mi się coś głos nagrywać. Tym razem jaskinia złowrogiej energii. Kolejny dungeonik. Oczywiście tam ci musieli polecieć dalej, bo po co bić wszystkie moby, które i tak trzeba rozwalić, bo przecież... A zresztą mam tu w nosie tak samo jak oni. Będą się później wracać, jak nie będzie można przejść dalej, bo moby nierozwalone. Jakieś kolczyki towarzysza. Oczywiście znowu lecimy na najwyższym poziomie trudności. Standardowo, żeby nie było za łatwo. Jakiś mini bossik teraz. Jeszcze nie udało mi się zrestować tych punktów, żebym miał odnawianie many. Bo niestety, ale to kosztuje reset tych punktów, aż chyba 250 000 czy coś takiego. Więc no nie jest za kolorowo. A bardzo by to pomogło na pewno. Bo bym mógł sobie trzymać cały czas ten laser po prostu. I tak to muszę co chwilę bić z autoataczków, żeby naładować sobie many. W sumie tu bardzo ta gra podobna do Diablo. No tak widać, że się najbardziej Diablo inspirowali przy tworzeniu tej gierki. Dobra. Jakieś tam pieniążki lecą. Pierwsze co to będę zbierał właśnie na reset tych punkcików. O, to jest boss? Nie, to jest chyba jeszcze jakiś tam mini bossik. Jakiś tam mini bossik. Trochę denerwujące jest to, że na autoatakach podchodzi postać sama. Trochę bez sensu to jest. Ale... Niestety... Przydałoby się właśnie ta większa regeneracja many. Bo dopiero na ostatnim tak jakby poziomie, bo to ten laser ma kilka poziomów, to on się tak rozkręca i z czasem bije coraz więcej dipsa. Właśnie no dopiero później są największe dipsy. Wtedy kiedy już many zaczyna brakować niestety. Dobra. Lecimy dalej, już jakiś pajac oczywiście. A nie poleciał. Myślałem, że już ktoś poleciał dalej, ale okej. Jest git. A nie, jednak poleciał jakiś pajac dalej, no tak jak mówiłem. Oho, co tu się dzieje, kolego? Jeszcze ten boss nie zdechł. Dobra, bossik umarł. Wszystko już tu chyba umarło. Ja powiem wam, że no, czasami ciężko znaleźć ludzi na ten najwyższy poziom dungeona. Teraz chyba na tego dungeona to chyba czekałem, nie wiem. To chyba czekałem z 12 minut. Aż mi dopiero ludzi znalazło, więc... Nie jest za kolorowo, jeśli nie chce się robić dungeonów na najłatwiejszym poziomie. No, ale widzę, że powoli tam doganiam z dipsami ludzi. Jakbym na początku nie przełapczył, to nie byłbym ostatni w dipsach, a mam najmniejszy poziom. Dobra. O, fuck. No, ale pięknie by było, jakbym mógł zresetować sobie te punkciki na odnawianie many. Od razu łatwiej i przyjemniej by się grało. Ataki plus 100%. Dobra. Jakiś tam mini bossik rozwalony. Albo może po prostu wystarczy, że w poziom jakaś runka będzie do tego spela, żeby zmniejszyć użycie many. Mi się wydaje, że coś takiego może być. Luruj, gościu. Denerwujące jest to, że ten pajac jeden cały czas biega pierwszy. Nie wiem, gdzie mu się śpieszy. Zamiast powybijać sobie normalnie te mopki, to on musi zapieprzać, bo przecież powinien się wywalić, żeby nikt go nie podnosił i tyle. A też nie mogę sobie spokojnie bić skillami, bo on biega jak kretyn. No ale mi biją. No co się na mnie rzuciłeś, pajaco? Wypierdalaj. Dobra. No to i tak są same takie mini busiki, kurde. Sobie musiał kupo zmieniać, ale tu widzę, że prawie nic dla mnie nie poleciało. No oni już tam zraszowali oczywiście. Nie wiem, tym ludziom się kurde wszędzie śpieszy. Nawet w grach się ludziom wszędzie śpieszy. Ale czemu on mnie bije? Dobra. A to jeszcze nie był główny bossik. Kurde, dużo tych takich mini bossików tutaj. W tym dungeonie, no. Taki dosyć sporawy ten dungeon. Fajnie, fajnie. I teraz chyba dopiero będzie tak. Teraz będzie główny boss. O fuck, ale mi przywalił. I czemu mnie bije ten syf? O fuck. Dobra, żyję. No, przez chwilę było nieciekawie. O kurde, twardy ten boss. Nie powiem, że nie. No wywalaj ty bosie ode mnie. Kurwiu. No come on! Weźcie go ode mnie. Może się ktoś wywalił. Ale mnie to denerwuje, że on mnie tak fokusuje. To jest faza pierwsza tego promienia, faza druga i faza końcowa. O fuck. Prawie wszyscy się wywalili. Kappa. Dobra, ja sobie użyję tego. Chyba. Ile ten boss ma jeszcze HP? Nie mam pojęcia, ale pewnie dużo. No i weź mnie jeszcze wskrzeszcie. Please. No nie wskrzeszył mnie chyba. Dobra. Może się uda. Dawaj, 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 gościu. Nice, dzięki. No nie! Przecież tragedia jakaś. Dopiero co wstałem. Wytyfy. Dobra. Albo dobra, jak będzie wskrzeszać, to okej. Okay. Będę musiał później EQ naprawić. Masakra. Ta kolejny się wywalił. No, powiem szczerze, że póki co to najtrudniejszy bossik. Nie wiedziałem, że to takie trudne będzie. Nie wiem, czy użyć tego, czy nie, trochę szkoda tego marnować. Ale chyba będę musiał. Dobra, wstaję. O fuck. No nie! To jest tragedia jakaś. Nie, już nie wstaję więcej, bo to nie ma sensu. Nie wiem, może podejdziemy jeszcze raz do tego, czy coś. No, pójdziemy jeszcze raz, drugie podejście. Dobra, umarł. Dobra, będzie drugie podejście do tego bossika. Dawaj, dawaj, gościu. Dobra, podejście numer 2. Co jest? Aha, bo ja chciałem użyć tego. Chciałem użyć skilla na dwójce. Zamiast na W. Dobra. Ja tym razem musi się udać. Kappa. No, teraz się odpala, teraz będzie tragedia. Teraz będzie to przyciąganie i tak dalej, a to przyciąganie zabija na hita. Tego trzeba uważać na to przyciąganie najbardziej. Ale to są debile. Robienie dungeona z randomami polecam. No wywalaj. Dobra, on by musiał złapać agro, ale on by musiał złapać agro od tego wszystkiego. Dobra, może uda mi się wskrzesić kogoś. Dobra. Dobra. Wszyscy żyją. Musimy teraz zrobić tego bosika. No wiadomo już, jak ten bossik działa, nie? To nie powinno być jakieś super ciężkie zadanie, żeby unikać tego przyciągnięcia całego. No właśnie, o tym mówiłem. Kappa! Już mamy kół czerwone. Już we dwóch się wywaliliśmy, no. Ciężki, bo się ciężki. Dawaj, gościu. Dobra, wstanę, najwyżej sobie to odkupię w tym shopie albo coś. Walić. No chyba można to kupić w bitym shopie. Tak mi się wydaje. Dobra, teraz musimy dać radę. Dobra, udało się. To jeszcze nie jest koniec? Dostałem jakieś fajne itemki? No nie bardzo. Kość, ale syf. I druga kość. No jakieś klejnoty useless. Dobra. No fajny dungeonik, nie był taki łatwy, wymagający. Kilka podejść musiało być. Kilka potionków też do revive'u musiałem zużyć. Ale koniec końców się udało. Do zobaczenia. Halo.